Dostępnych jest obecnie na przykład tutaj do oglądnięcia 32 moich filmów i 7 Jacka. Co jest na tych filmach? Na moich filmach oczywiście znajdują się raczej dokumentacje z działań zwanych przeze mnie w różny sposób zdarzeniami bądź akcjami. Pierwszy film, jaki zrealizowałam, jest tutaj z Trójmiasta, z Gdyni, Mój ogród. Po właściwie, no archiwum nie jest pełne, więc do 2009 roku Akcja w świeciu kończy to archiwum, które obecnie jest gotowe. Ja znam oczywiście swoje filmy i znam je po prostu i oglądałam na świeżo, tylko akurat opisy tych swoich działań, które przygotowywałam, są również tutaj w archiwum dostępne. Można się zapoznać również z moją interpretacją tych działań. No to jest prawie 5 godzin filmowego materiału, więc z racji tego, że terminy były dosyć szybkie, to ja to wszystko przeglądałem i montowałem te płyty. Julita się zajęła przygotowaniem opisów dla osób, które są bardziej mocniej zainteresowane, chciałby jakoś więcej poznać na temat jakby okolic poszczególnych realizacji projektów. Julita też przygotowała synopisy tych filmów wprowadzające w okoliczności powstawania czy miejsc, w których wydarzyły się poszczególne akcje. Z mojej strony jest tu płyta nie tyle z akcjami, co bardziej z filmami moimi, które zrealizowałem od 1995 roku. No w sumie to jest ponad godzina, tak. A twoje filmy, które są dokumentacją twoich działań, twoich akcji, czy można je też traktować jako osobne prace filmowe? Z czasem rzeczywiście zaczęłam je traktować jako osobne filmowe realizacje, chociaż no już w moim ogrodzie założenie było pełne co do tego, jak ma wyglądać ten dokument. Natomiast takim dokumenty dokamerowe, te, które mają właśnie w synopisach zaznaczone, że jest to akcja dokamerowa, wtedy już jest w pełni to akcja, która nawet czasami istnieje bez publiczności, jak pejzaż unistyczny. I można czasami pomyśleć, że to jest film wideo bardziej niż akcja, chociaż ewidentne jest tam to działanie moje nadal ingerujące w przestrzeń kontekstualne i wszystko się zgadza. Jednak film jest dobrze złożony perfekcyjnie przez Jacka i jest to film wideo bardziej.